bo to były tak, dwie kobiety były tak. One cały czas za Cichanowskim jeździły i ciągle przeszkadzały. Ja sobie stoję z gitarą, Bielaruś, 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 poczuj już tam. I widzę, biegnie dwóch milicjantów. Ja myślę, o, będzie zaplanowana prowokacja. I ci milicjanci biegną do tych szmat. Ja przepraszam, że mówię szmaty, no ale nie będę mówił kobiety, jak szmaty po prostu. No i podchodzą ci milicjanci do tych szmat, a jedna szmata rękę podnosi, na Cichanowskiego pokazuje i mówi, on nie odpowiadał na moje pytanie. Taka zbrodnia, że on jej nie odpowiadał, ale ludzie się od razu zgromadzili wokół Cichanowskiego, odsuwają go od tych milicjantów, ja dalej z tą gitarą stoję, patrzę, a na ziemi leży milicjant, a obok niego szewron, o, tu widzicie szewron, a szewron to jest taka naszywka tutaj, co to jest stopień wojskowy albo ta liczba odsłużonych lat i leży. Ja mówię, o Boże, ale człowiek, który dalej stał i wszystko to widział, mówi, ludzie, przecież on się sam przewrócił, a jak leżał, to za ten szewron złapał i wyrzucił. On to sam zrobił. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że słuchajcie, nasz wódz, nasz król, nasz wielki Łukaszenka, on o tym zdarzeniu opowiadał 2 godziny wcześniej, zanim się wszystko wydarzyło. Naprawdę, pojechał do jakiejś fabryki, był wiec i on wychodzi i mówi tak, ludzie, takiego młodego milicjanta przewrócili. I on leżał i przestraszony, szewron mu oderwali. Pierwszy rok jego służby i on przerażony taki leżał. On przecież ma rodzinę i ta rodzina się też przerażona u niego się boi. I ja się boję i wszyscy kurwa po prostu przestraszeni strasznie. Oj.